dyplomaci II Rzeczypospolitej. Tadeusz Romer. Niewielu polskich dyplomatów mogło poszczycić się karierą tak długą i tak barwną jak Tadeusz Romer. Urodził się w 1894 roku w rodzinnym majątku w Antonoszu niedaleko Kowna na Litwie. Pochodził z rodziny saksońskiej, osiadłej w Rzeczypospolitej od XVII wieku. Już w trakcie studiów humanistycznych w Szwajcarii w 1915 roku współpracował z komitetem wspierającym ofiary I wojny światowej w Polsce, który założyli Henryk Sienkiewicz i Ignacy Paderewski. W 1917 roku przybył do Paryża, gdzie został osobistym sekretarzem Romana Dmowskiego, prezesa Komitetu Narodowego Polskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stał się jednym z pierwszych członków służby dyplomatycznej młodego państwa. Był pierwszym sekretarzem nowo tworzonego poselstwa polskiego w Paryżu, potem kierownikiem Wydziału Zachodniego MSZ w Warszawie. W 1925 roku zawarł ślub z Zofią Wańkowiczówną, która pozostała jego małżonką do końca życia. W 1928 roku został radcą poselstwa RP w Rzymie. W 1935 posłem w Portugalii. A w 1937 ambasadorem RP w Tokio. W stolicy Japonii zastał go wybuch wojny. Sytuacja się drastycznie zmieniła po wybuchu wojny, jak zaczęli do Japonii napływać ludzie uciekający przed Niemcami przez kolej transsyberyjską. I coraz więcej się tych ludzi zjawiało, czasami przyjeżdżali przeważnie większość to była, to byli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, ale było też trochę Polaków wśród nich, na przykład pamiętam takiego fotografa Błuchaka z Wilna. Kierowana przez Romera placówka stanęła przed dwoma ważnymi zadaniami. Tokijska ambasada starała się po pierwsze zgromadzić jak najwięcej informacji o Polakach, którym nie udało się opuścić Związku Radzieckiego, i organizować dla nich możliwe wsparcie. Drugim zadaniem było udzielanie pomocy obywatelom polskim, którzy po 1939 roku dotarli przez Związek Radziecki na Wyspy Japońskie. Większość uchodźców posiadała wizy japońskie wydane w Kownie przez konsula japońskiego Chun Sugihare. Sugihara wbrew poleceniom władz Japonii wystawiał takie wizy w ogromnej liczbie osobom uciekającym na wschód. Pozwalały one przedostać się z Litwy przez Moskwę aż do Władywostoku. Po przybyciu do Władywostoku uchodźcy byli transportowani do Japonii. W porcie Tsuruga w centralnej części wyspy Honsiu przyjmował ich przedstawiciel Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Komitet, powołany do życia przez Tadeusza Romera, udzielał uchodźcom wszelkiej możliwej pomocy. Ułatwiał im uzyskanie pozwolenia na pobyt i we współpracy z organizacjami żydowskimi w Yokohamie i Kobe kierował do miejsc tymczasowego zamieszkania. Na czele komitetu stała żona ambasadora, pani Zofia Romerowa. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu układu Sikorski-Majski stosunki polsko-japońskie zostały w październiku 1941 roku zerwane, a ambasada w Tokio zamknięta. Tadeusz Romer wraz z rodziną, żoną i trzema córkami znalazł się w Szanghaju, gdzie nadal pełnił opiekę nad grupą ponad 2000 polskich uchodźców.
To chyba jest najcięższy okres, jaki pamiętam, dlatego że było zagrożenie od Japończyków okupujących Szanghaj, którzy byli okropni, bardzo okrutni, dla Chińczyków byli bardzo okrutni i którzy zresztą wtedy internowali wszystkich dyplomatów alianckich z wyjątkiem nas. Może dlatego, że ojciec z nimi miał takie dobre stosunki. W poselstwie polskim w Szanghaju prowadzona była księga z danymi uchodźców. Sam okres wojny obejmuje w tej księdze prawie 600 wpisów i mamy tutaj dosyć szczegółowe informacje o osobach z podaniem imienia, nazwiska, zawodu, wyznania, adresu i też dokumentów, z którymi się zgłosiła osoba do poselstwa. Kolejnym osiągnięciem Romera było powołanie do Związku Polaków w Chinach. Jest to organizacja, która miała reprezentować uchodźców polskich wobec Japończyków po wyjeździe polskich dyplomatów z Szanghaju w 1942 roku. Po blisko rocznym oczekiwaniu na możliwość opuszczenia Chin w sierpniu 1942 roku miał być ewakuowany do Anglii przez Afrykę Południową. Tu otrzymał od generała Władysława Sikorskiego propozycję objęcia najtrudniejszej polskiej placówki dyplomatycznej, ambasady RP w Związku Radzieckim. Moi rodzice, strasznie przejęci, całą noc nie spali, rozmawiali z sobą. I nazajutrz dopiero dowiedzieliśmy się od rodziców, że ojciec ma jechać do Kujbyszewa, a że mama i my zostaniemy w Afryce Południowej. I później dopiero mama opowiadała o tej dramatycznej wiadomości, którą ojciec dostał z prośbą, żeby przyjął tę placówkę. Mama powiedziała, słuchaj, nie pojedziesz beze mnie, a rodzin wtedy nie wolno było do Rosji. Ojciec powiedział, słuchaj, to jest mój obowiązek i tak dalej. Oni całą noc z sobą dyskutowali, póki mama się nie zgodziła zostać w Afryce. W Moskwie znalazł się w październiku 1942 roku. W liście do żony pisał następnego dnia po złożeniu Stalinowi listów uwierzytelniających. Gdybyście czytały, co było w mojej duszy, gdy stąpałem po salach Kremla w otoczeniu dostojników sowieckich i w świetle reflektorów reporterskich, to nie znalazłybyście w niej ani cienia dumy z nowego dostojeństwa, jakie mi złożono na barki. Po ewakuacji korpusu dyplomatycznego z Moskwy zagrożonej przez Niemców kierował ambasadą ulokowaną w bezpiecznym Kujbyszewie. Z wielką energią zaangażował się w akcję pomocy dla ludności polskiej zwalnianej z sowieckich obozów. Nie był jednak w stanie doprowadzić do zażegnania kryzysu w stosunkach polsko-sowieckich. Pod koniec lutego 1943 roku odbywa w Moskwie nocną rozmowę ze Stalinem, którą uważa za najważniejszą i najbardziej odpowiedzialną misję w całym swoim życiu. Misja, jaką powierzył mi premier Sikorski, polegała na wybadaniu źródła, czy i jakie istniały jeszcze szanse odbudowania na dopuszczalnych dla nas warunkach atmosfery współpracy i zaufania w stosunkach polsko-sowieckich. Po odkryciu grobów katyńskich i zerwaniu stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim przejechał do Teheranu, a następnie do Kairu, gdzie objął stanowisko pełnomocnika rządu, wysokiego komisarza do spraw polskich na Bliskim Wschodzie. Sikorski go mianował wysokim komisarzem na Bliski Wschód, żeby utrzymywać kontakt z Andersem i z jego armią, gdzie szczególnie po Katyniu szalone były napięcia przeciw rządowi Sikorskiemu. Po śmierci generała Sikorskiego przyjął stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie Stanisława Mikołajczyka. W
popierał starania premiera o unormowanie stosunków ze Związkiem Radzieckim i o pomoc dla walczącej Warszawy. Niestety na próżno. Ustąpił z funkcji szefa resortu po dymisji rządu Mikołajczyka w październiku 1944 roku. Po wojnie wyemigrował do Kanady, gdzie na Uniwersytecie McGill w Montrealu poświęcił się pracy naukowej. W latach 50. brał udział w pracach komisji powołanej przez Senat Stanów Zjednoczonych dla zbadania sprawy katyńskiej. Utrzymywał także kontakt z przedstawicielami polskiego życia społecznego w kraju i za granicą. Zmarł w Montrealu w 1978 roku. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu obok żony Zofii. Pamiętam, że jak byłam naprawdę mała i gabinet ojca zawsze był taki, no to z skórzanymi fotelami i tak dalej, i tak dalej. I ojciec wieczorem mnie tam dopuszczał, mogłam patrzeć, jak pracuje. I w pewnej chwili zaczął mi mówić, słuchaj, musisz się nauczyć, że są pewne rzeczy, o których, że są sekrety, o których nie będziesz mówić. Jak ci powierzę jakiś sekret czy coś, to nikt nie ma o tym wiedzieć. I to mnie bardzo zapadło w pamięć. Ojciec był i oczytany, i głęboko myślący. I przed wszelkimi takimi rozmowami i tak dalej, dużo czasu spędzał na przygotowywanie się, na myślenie, na analizowanie obustronnych postaw. I uważał właśnie, że rokowania niesłychanie jest ważne, żeby obie strony się mogły wypowiadać. Był bardzo spokojny, podobno nie z natury. Mówił, że w młodości musiał się uczyć właśnie tego, żeby być bardzo opanowany, bardzo racjonalny, bardzo podchodzący właśnie spokojnie, rozmyślnie do wszystkiego. A mama była raczej porywcza, mama instynktem działała. Nie znam właściwie tak dobrych małżeństw, jak małżeństwo moich rodziców. Byli tak inni i tak potrafili siebie kompletować i nawzajem wspierać, i nawzajem się bardzo szanować. Ojciec zawsze starał się wynaleźć, czy zrozumieć, czy pokazać drugiej stronie, że rozumie jej podejście po to, żeby móc dalej prowadzić negocjacje i rokowania. W zatargach triumf nie zawsze polega na ostrym wykazywaniu drugiej stronie, że ma się rację i że druga strona jej nie ma. Największym triumfem jest panowanie nad samym sobą i zapobieganie zatargom.